Dzień dobry, nazywam się Iwona Adamiec, niektórzy z Was już mnie znają. Dzień dzisiejszy poświęcamy koloryzacji z firmy Leighton House. Tutaj chcę Wam przedstawić osobę, która jest, że tak powiem, osobą, która wprowadziła jakiś czas temu tą markę na rynek polski, a na dzień dzisiejszy wprowadza dużym przytupem na rynek holenderski. Teraz pokrótce ta osoba opowie trochę o sobie. Dzień dobry, witam wszystkich. Dawid Jackowski z Polski. Nie do końca ja wprowadziłem markę razem z narzeczoną, co zrobiliśmy z Anią. Jesteśmy na rynku, teraz będzie 5 lat w maju, także będziemy świętowali takie naszą małą rocznicę. Dawidzie, a jak żeście zareagowali na nasze zaproszenie do Holandii, bo jednak no, to jest jakiś krok dalej, tak, niż tylko Polska? Jest to pierwsze nasze szkolenie takie, bo Słowacja niestety odwołała przez pandemię szkolenia wszystkie. I jest to nasze pierwsze szkolenie zagraniczne, także cieszymy się, że gdzieś tam zagraniczne inne państwa chcą prowadzić sprzedaż kosmetyków. I też cieszymy się, bo w Polsce niestety mamy szkolenie odwołane, także fajnie, że możemy pojechać, spotkać się z fryzjerami, pokazać to, co kochamy. Piękny kraj i pierwsza akademia taka europejska jakby, także liczę, że gdzieś tam będziemy tutaj cyklicznie przyjeżdżać. Świetnie. No, jak widać, powoli staje się to królowa na rynku, jeśli chodzi o markę. Fajnie, fajnie, że takie produkty są, fajnie, że są ludzie, którzy właśnie, tak jak tutaj Dawid, robią coś takiego, że wychodzą naprzeciw nam, fryzjerom, oczekiwaniom naszym, bo tak naprawdę to spod naszych rąk te klientki wychodzą, to one później pokazują tak naprawdę te koloryzacje, ale naszymi dłońmi zrobione. Więc zobaczcie tutaj, może pan kamerzysta pokaże, jak tutaj dziewczyny, jak mrówki właśnie się sprężają i pracują. Na razie nie będziemy im chwilowo przeszkadzać. Proszę, popatrzcie, jak są mocno zaangażowane. O, właśnie machają, pozdrawiają. Także dziewczyny, pomachajcie, pozdrówcie wszystkich w Polsce i na świecie. Kochani, wracamy po krótkiej przerwie i zobaczcie, kogo ja tutaj dla Was mam. Dzień dobry. To jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Łukasz Rolnik, jestem edukatorem marki Leighton House. Świetnie, co? My również się cieszymy, że Łukasz zdołał tutaj przyjechać, pomimo tego, co się w tej chwili na całym świecie tak naprawdę dzieje. Jak widać, dziewczyny dopisały, są mega zadowolone. Łukaszu, jak Twoje pierwsze wrażenia tutaj w Holandii z taką grupą? Bo oczywiście to będzie pierwszy i myślimy, że nie ostatni, prawda? Też mam taką nadzieję, że nie ostatni. Wrażenia rewelacyjne. Jestem zaskoczony gościnnością, zaskoczony organizacją na najwyższym poziomie. Dziewczyny super, super. No i oczywiście rodzynek jeden. Dopisała grupa świetnie, grupa bardzo mocna, duża wiedza, co bardzo ułatwiło nam pracę. Tak jak widzieliście i pewnie zobaczycie, działają jak mróweczki, co mnie bardzo cieszy. Podobają mi się produkty, tym bardziej. Jestem zadowolony. Co Wam mogę powiedzieć? Na pewno, tak jak żeśmy wcześniej wspomnieli, Łukasz nie będzie tutaj raz, dwa, tylko tutaj już będzie stałe, docelowe miejsce tej firmy. Także jeśli jesteście tutaj z Holandii, z Belgii, z Niemiec, z okolic, nawet z Polski, zapraszamy tutaj Oczywiście. Do tego punktu. Jesteśmy, tak jak mówię, Polską, małą Polonią, działającą tutaj na terenie Nederland. Jak widać, odległość wcale nie jest przeszkodą, żeby móc tutaj przyjechać, douczyć się i nauczyć grupę dziewczyn, które są chłonne wiedzy, tak samo jak ja, bo nie ukrywam, że ja również z takich szkoleń mega dużo wynoszę, a przede wszystkim co? Fantastycznych ludzi poznaję. Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę tych ludzi tutaj zaprosić, tych, którzy są otwarci właśnie na takie współprace.
europejskie, światowe nawet, myślę, w przyszłości, prawda? Jak najbardziej. Nie, ja jestem zachwycony i tak jak Iwonka powiedziała, mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie, mam nadzieję, że tych spotkań będzie więcej. My jako firma zapraszamy wszystkich chętnych, zapraszam też do odwiedzenia strony Leighton House Polska, jak i grupy Leighton House Educator, która różni się tym od innych grup, że nie ma hejtu, jest tam miło, serdecznie, każdy sobie pomaga, więc zapraszam serdecznie. Kochani, słyszeliście to? Jest miło, serdecznie i przyjacielsko. To jest takie nasze motto, co mówiłam, że wspierajmy się, nie plujmy, nie opluwajmy siebie, nie nagabujmy, bo to nie ma nie sensu. Ma sensu. To tylko tworzy nie takie klimaty. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Zapamiętajcie, że tak naprawdę to my tworzymy całą tą dobroć, która w jakiś sposób jest później przekazywana naszym klientkom. A dobro wraca. A dobro wraca, właśnie. Dobro wraca w jakiej postaci? No właśnie w takiej, że później ci klienci wracają do nas. Teraz Łukasz, może przejdziemy i pokażemy tutaj troszkę dziewczyn pracy po kolei. Łukasz trochę będzie ze mną opowiadał. Idziemy. Tu u naszej modelki działamy naszą pastą rozjaśniającą, rozjaśniamy globalnie odros, potem wyczyścimy końce i nałożymy kolor docelowy Ayaki. No to zobaczycie na koniec, to mała niespodzianka. Mamy... U drugiej modeleczki, pięknej kobiety, rozjaśniamy, również czyścimy kolor produktem dedykowanym do skóry głowy. Pytanie do ciebie, kochana. Szczypie? Sędzi? Drapie? I proszę, to się nazywa praca. Najlepsza reklama, jeżeli klientka sama mówi, że nic nie szczypie, nie swędzi, nie drapie, no to jest najważniejsza reklama. Idziemy do kolejnych mrówek. Zobaczcie tutaj mrówki. Ostro, zobaczcie ile. Spójrzcie na to wszystko. Robią cieniutkie separacje, wybierają na grzebieniach cienkie refleksy, a potem będziemy działać dalej. Tak jak powiedziałem, nie zdradzimy, żebyście mieli większą niespodziankę. Świetnie się tutaj do nas. Zobaczcie, skąd przyjeżdżają tutaj do nas z Holandii. Skąd? Heijmouden. Proszę. Koleżanko nasza. Almere. Proszę. Hilversum. Super. Idziemy do ostatniej. Idziemy do ostatniej modelki. Ostatnia modelka będzie dużą metamorfozą. Z tego względu, że ma przepiękną karnację, przepiękne oczy, zrobimy ją karmelową. Łukasz, my cię teraz poprosimy tutaj, zrób piękne zbliżenie tej firmy. Tak, to jest ta firma. Tak. Dzisiaj jest ona numer jeden tutaj. Tak. Godnie reprezentujemy, tak, żeby nie było. Tak. Także słuchajcie, na chwilę się z wami rozstajemy, ale obiecujemy końcowe efekty pokazać. Wrócimy na pewno. Ale jeszcze, zanim to powiem, zobaczcie, tutaj jest fajna koleżanka. Skąd, koleżanko, do nas dojechałaś? Z Antwerpii. A wiecie co? To jest spory kawałek stąd, a jednak opłacało się chyba rano wstać wcześniej. Bardzo, bardzo. Miło. Miło, sympatycznie. I o to chodziło. Do zobaczenia później. Pa, pa. Pa.